Dzień dobry. Takiego wstępu w historii kanału jeszcze nie było. Jestem w Sopotni Wielkiej, a za mną jest piękny, widzicie go, wodospad. Mam nadzieję, że cokolwiek słychać. W każdym razie, jeżeli teraz mnie nie słychać, to za chwilę będzie mnie słychać. Zapraszam na film. Trzymajcie się. A nie, to nie koniec, to początek. Usiądźcie wygodnie i jedziemy z materiałem. Stało się. Być może mamy do czynienia z największym transferowym powrotem w historii piłki nożnej. Cristiano Ronaldo wraca do swojego domu, do Manchesteru United, do klubu, w którym portugalska bestia podrosła, naostrzyła pazury i jak później ruszyła w świat, to już nie było zmiłuj. W barwach czerwonych diabłów CR7 rozegrał 292 mecze, strzelił 118 goli i zaliczył 69 asyst. To już są świetne statystyki, a znając perfekcjonistę z Madery, to jeszcze będzie chciał je podkręcić i mocno wyśrubować. Ale jeśli liczycie na to, że ten film będzie polegał na ochach i achach i że będę zachwycał się wielkim powrotem Portugalczyka, to sorry, ale zmieńcie kanał. Dzisiaj przypomnę wam najgorsze momenty Cristiano ze swojego pierwszego pobytu na Old Trafford. Zaczynamy. 14 marca 2004 roku. Jedna z najwyższych porażek Cristiano w Premier League i to w derbach Manchesteru. Jego pierwsze starcie w karierze z rywalami z zamiedzy było wygrane i to 3-1. Natomiast to drugie, o którym teraz mowa, Czerwone Diabły przegrały aż 1-4. Honorowego gola strzelił Paul Scholes, a Portugalczyk spędził na boisku 72 minuty. Bramki dla obywateli zdobyli Fowler, Macken, Sinclair oraz Wright Phillips. W składzie takie nazwiska jak chociażby David James, Steve McManaman czy Claudio Reyna. Przypominam, że to ten sam sezon, w którym Groklin wyrzucił City z pucharu UEFA. Co za czas. O grubej kasie szejków jeszcze nikt wtedy nie myślał. Ta porażka musiała mocno boleć. I to nie tylko Chrisa, ale i całe United, bo nie dość, że dostali 4 bramki od słabego wtedy City, to jeszcze wydarzyło się to właśnie w derbach Manchesteru. Podwójny ból. 14 stycznia 2006 roku. Znowu derby Manchesteru i znowu porażka Czerwonych Diabłów. Tym razem 1-3, ale co gorsza, w tym meczu Cristiano zobaczył swoją pierwszą czerwoną kartkę w Premier League. Portugalczyk wyleciał z boiska w 66 minucie meczu, gdy City prowadziło już 2-0. Młodziutki Ronaldo był zirytowany wynikiem oraz tym, z jaką brutalnością piłkarze rywali próbowali obrzydzić mu grę w piłkę. W końcu nie wytrzymał i ostro, wyprostowaną nogą zaatakował, co zabawne, byłego piłkarza Czerwonych Diabłów Andy'ego Cole'a. Sędzia Steve Bennett nawet się nie zawahał. Czerwona kartka i lecisz pod prysznic, młody. 1 lipca 2006 roku. Teraz zostawiamy Premier League i meldujemy się na Mundialu w Niemczech. Tutaj wydarzyło się coś, czego późniejsze reperkusje uderzały w Cristiano już na boiskach jednej z najlepszych lig na świecie. W ćwierćfinale Mundialu doszło do starcia Portugalii z Anglią. Z jednej strony Cristiano Ronaldo, a z drugiej m.in. jego klubowy kumpel Wayne Rooney. W 61 minucie doszło do walki o piłkę pomiędzy właśnie Rooneyem a Ricardo Carvalho. Portugalczyk upadł, a próbujący złapać równowagę napastnik nadepnął mu na krocze. Pierwszym, który podbiegł do sędziego z krzykiem, był Cristiano Ronaldo. Zachowanie kumpla z szatni Czerwonych Diabłów nie spodobało się Rooneyowi, który zaczął odpychać Portugalczyka. Ostatecznie sędzia pokazał mu czerwoną kartkę i Anglicy musieli kończyć ten mecz w dziesiątkę. Całą atmosferę podgrzało jeszcze zachowanie Cristiano, który po zejściu Rooneya puścił oko w kierunku ławki rezerwowych Portugalii. Tak jakby dawał znać, że misja została wykonana, a Anglicy są załatwieni. Biedak pewnie nie spodziewał się, że ten delikatny gest zarejestrują wszechobecne kamery. Jakby tego było mało, to później Cristiano dobił Anglików w serii rzutów karnych. Wyobraźcie sobie, z jaką krytyką musiał mierzyć się Portugalczyk po powrocie do Manchesteru United. Nie było stadionu w Anglii, na którym nie byłby wygwizdywany i obrażany za to, jak zachował się w meczu przeciwko synom Albionu. I co z tego, że Cristiano i Rooney szybko sobie całą sytuację wyjaśnili. Rooney po latach przyznał nawet, że gdyby wtedy, w tamtym meczu, był w sytuacji Ronaldo, to zrobiłby dokładnie to samo. Wszystko dla dobra drużyny narodowej.
Do tego zaznaczył, że tamta czerwona kartka i te wszystkie kontrowersje tylko ich do siebie zbliżyły, co zresztą później było widać w wynikach osiąganych przez United. Dobra, żeby nikt więcej nie mówił, że Lipiński nie poświęca się dla kanału, tylko spójrzcie, po jakich kamieniach muszę przechodzić. Ja mam naprawdę... To nie jest łatwe. Dobra. Jakbym nie wrócił, to nie wiem, to napiszcie jakiś miły komentarz. 19 marca 2007 roku. Tego dnia na Old Trafford przyjechało Middlesbrough w ramach FA Cup. W pierwszym meczu było 2-2, a teraz aż do 75 minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Skończyło się tak, że rozpaczliwie interweniujący Jonathan Woodgate spowodował upadek Cristiano Ronaldo w polu karnym. Sędzia wskazał na 11 metr, a karnego na gola zamienił właśnie Portugalczyk. Oczywiście od razu pojawiły się głosy, że jedenastki nie powinno być i Cristiano na siłę szukał tego karnego. Paskudnie nurkował, a sędzia dał się nabrać. Hejterzy znowu mieli używanie. Po meczu sam Woodgate stwierdził, że jest pewien, że Portugalczyk nie bawił się w nurka. W tym spotkaniu doszło do jeszcze jednej sytuacji, o której pewnie Cristiano chciałby zapomnieć. W 93 minucie zirytowany przebiegiem spotkania James Morrison brutalnie wjechał w nogi gwiazdy Manchesteru United. Sędzia musiał pokazać mu czerwoną kartkę. Wyglądało to tak, jakby Morrisonowi na chwilę coś tam odcięło pod kopułą i jedyne na co miał ochotę to zrobić krzywdę zawodnikowi drużyny Fergusona. Co ciekawe, pierwszym, który rzucił się w stronę Szkota był Wayne Rooney. 21 maja 2008 roku. Finał Ligi Mistrzów w Moskwie i starcie dwóch wielkich drużyn Premier League. Z jednej strony Manchester United Sir Alexa Fergusona, a z drugiej Chelsea Avrama Granta. Zwycięzcy musiały wyłonić rzuty karne, bo po regulaminowym czasie gry i dogrywce było 1-1 po golach Cristiano i Lamparda. W strzelaniu do bramki z 11 metrów lepsze okazały się Czerwone Diabły, ale tym jednym jedynym w ekipie Fergusona, który nie wykorzystał karnego, był właśnie Ronaldo. Czech wyciągnął jego uderzenie. Cristiano był zrozpaczony. Ostatecznie ten wieczór miał innego antybohatera. Mam na myśli Johna Terego, który poślizgnął się podczas wykonywania rzutu karnego. W każdym razie jestem pewien, że dla takiego perfekcjonisty, jakim jest Ronaldo, ta zmarnowana jedenastka była czymś, co jeszcze długo siedziało mu z tyłu głowy. 30 listopada 2008 roku. To podsumowanie najgorszych momentów Cristiano w United. Zaczęliśmy od derbów Manchesteru i kończymy na derbach Manchesteru. Tym razem mecz wygrany. 1-0 po golu Wayne'a Rooney'a. Kurde, dużo Rooney'a w tym filmie. W każdym razie to były same początki tworzenia się mocnego Manchesteru City. Co w tym meczu zrobił Cristiano? Znowu dostał czerwoną kartkę. Tym razem nie bezpośrednią, a po dwóch żółtych. Pierwszą kartkę zobaczył za skasowanie Wrighta Phillipsa, natomiast drugą za całkowicie idiotyczne zachowanie. Podczas rzutu rożnego Cristiano w ordynarny sposób odbił piłkę rękami. Sędzia nie miał najmniejszych wątpliwości. Co ciekawe, tym sędzią, który pokazał Cristiano czerwoną kartkę, był uwielbiany swego czasu przez polskich kibiców Howard Webb. No to teraz tylko czekać na 6 listopada, to wtedy zostaną rozegrane pierwsze derby Manchesteru po powrocie Cristiano do United. Jestem pewien, że Portugalczyk zrobi wszystko, żeby popsuć plany ekipie Guardioli. Już teraz możecie się zabrać za robienie zapasów popcornu. Będzie ciekawie. A to był specjalny odcinek kręcony na łonie natury w Sopotni Wielkiej. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Sopotni Wielkiej. Fuh, trochę się zdyszałem, bo... Niełatwe jest to łażenie po kamieniach, w każdym razie widok, ten piękny widok wodospadu i tutaj przyrody, wszystko mi wynagrodził. Kto wie, może w przyszłości nie będę nagrywał o piłce nożnej, tylko zmienimy kanał i będę nawijał o przyrodzie, o motylkach, jaszczurkach i jelonkach i tego typu... Gadam bzdury. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce.